Witam was wszystkich, jestem Dizzy Zoski. To jest kolejny odcinek South Park, The Stick of Truth. Ta piękna dama zostanie w tym momencie moją żoną. Lubisz to suko. Gdybym na początku gry wiedział jak się pierdzi, to kochani, ta gra wyglądałaby zupełnie inaczej. Witam was ponownie. Chyba w piątym albo szóstym odcinku to South Park, The Stick of Truth. Zapomniałem sprawdzić, no ale trudno się mówi. Widzicie tam, tam są elfy, idziemy je zabić. Dzięki ze mnie odżyliście pierwsi, jesteście zajebiści. Nie udało mi się tego nagrać na raz, więc musiałem zrobić sobie przerwę od tego. Ale tak, widzicie, widzicie bardzo, ale to bardzo... bardzo... regularne odcinki co drugi dzień. Aj, zapomniałem jak się już steruje przez to. Więc... muszę sobie wszystko teraz przypomnieć na nowo. Ale na spokojnie, teraz sobie przypominam, gdzie są klawisze w ogóle na padzie, bo... trochę nie tak to wyszło. Użyj X, żeby... zabić. Dobra, nie na nim, tylko na nim, bo on ma ripostę i to się na mnie skończy. I... piękny cios, który zabrał mu ponad połowę HP. Niestety, Butters ma coraz mniej HP. Będę musiał sobie to jakoś inaczej mikrofon ustawić, bo widzę, że jest trochę za głośno. Okej, teraz powinno być już lepiej. Piorunująca różdżka, czy może strzała, albo zdolności użyjemy. Myślę, że na nim to zadziała. I tak już wiem, że słabe oznacza, że ktoś jest podatny na coś. Ale... wcześniej tego nie mogę sprawdzić u was w komentarzach, bo nie miałem jak po prostu. O, zabiliśmy go jednym hitem? Jestem po prostu świetny. Może teraz zdolność Buttersa. Super pipa się... pipa. Musimy klecić w lewo na coś. Aby wykonać rzut. Po co to ciągle czytam? Piękny cios, 124. Znaleźć nową główną sucz? Cieszy mnie to niezmiernie. Sprawdźmy, co nie mają sobie. Jej, bierzemy wszystko. Póki nie ma co robić, to bierzemy wszystko. W ogóle, co ja mam zrobić? Trzeba sprawdzić. Chwila, nie tutaj. Którymś... ej. Suko! Jesteś moją niewolnicą od tej pory. Aha, zapewnie, że mnie oglądacie. Idziemy więc. Mam dostępne ulepszenie. Przydałoby się coś sprawdzić w ogóle, co mam zrobić. My jesteśmy tutaj, a tutaj jest ten quest z niedźwiedziem. Muszę go w końcu kiedyś zacząć. Ale naszym zadaniem głównym w tym momencie jest... do broni. Wróć do Cartmana i powiedz, że udało ci się zwerbować Tokena, Twika i Craiga. No, czyli już teoretycznie mamy naszą drużynę ukończoną. Ale co my tu mamy na tablicy, czy nawet posty? Masz jednego nowego znajomego. Jest nim Craig. Należ do klasy uzdrowicieli. Nie możesz tak po prostu zmienić mnie w kowala, Cartman. Pogódź się z tym Token, jesteś urodzonym kowalem. Już na pierwszy rzut oka wyglądasz jak kowal, wiesz? Nawet nie wiem dlaczego. Bo jest czarny! Okej. Okay. Jedziemy! Bitch! Bitch! Trzeba znaleźć teraz super... Timmy Express, więc pospieszmy się. Użyjmy więc super... Timmy Express, fast travel, bla bla bla. Tutaj nie, to nie był dom Cartmana. Cartman house is there. Na, tutaj. Tu jest dokładnie dom Cartmana. Właśnie, mówiliście, żebym wpadł do domu Cartmana, sprawdził ciekawe rzeczy. Dobra. Zamknięte. Nie wydostanę się stąd teraz tak łatwo. Jest coś fajnego tutaj? What you? You and me to fight with you? O nie, to jest księżniczka, trzeba się dobrze witać. Witaj, piękna księżniczko. Dużo zrozumiałem na pewno. Kwiatek dla księżniczki. Dostałem za tam! O, kwiatek. Okej. Okay. Wykonałem zadanie. Pierwsze poboczne zadanie wykonane przez Lisa Lisowskiego. Jestem z ciebie dumny, bo zrobiłem to ja, nikt inny. Co my tu mamy? Gotówka, ciężarówka, zabawka? Biorę to, to wszystko jest już moje. Mr. Cartman, wręcz żonki dla Kenny'emu. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. Nie jestem już więcej Declan? I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. Jestem Sir Douchebag. Sir Douchebag. Pan the Kill. But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. W posiadaniu Barda? Oh God, not the Bard!
The bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Wow! Make haste to the training grounds. Skąd ja mam tą zajebistą rzecz? Różka czarodziejska, skąd ona się wzięła? To jest zwykły miecz świetlny. Okej, okay. Mi nam się i tak podoba, wiecie? Można go jakoś modyfikować, mam coś fajnego? Użyjmy jakiejś naklejki. Jej, idealna, tak zdaje 10% więcej obrażeń. Okej, okay, wstecz. Sprawdźmy, co by tu można było jeszcze zrobić. Właśnie, przecież ja mam tutaj... Mogę sobie włosy zmienić, ale to są same cienkie włosy, no. Nie ma nic fajnego, wolę na razie wyglądać jak Steve HD, przynajmniej jestem trochę przystojniejszy. Magiczna opaska mocy, czapka z nakonnika. Nie mam nic po prostu, co by... O, mam nowe rękawice, rękawice druida. Jej, misiowe rękawiczki. Ej, gdzie się podziałem? Okej. Zarostu niestety nie posiadam, cel tyski wzór bitewny jest ciągle najlepszy. Okej. Trenuj z Cartmanem. Chodź, Cartman. Idę. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy, but being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yes. W końcu będziemy mogli używać prawdziwej magii. Yeah. Let me show you one more time. Watch closely. Yeah. You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cup the magic, throw it at your opponent. Okay. Przytrzymaj. Przytrzymaj do góry. O! Yes, yes. Kolejny smoczy pie. How you fare against a real opponent? Hey, Malgazin. Malgazin, could you come help us with something? Znowu zaczyna się to samo, co było ostatnio. Yes. Hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. Angaj. Now, Douchebag, come a spell. Come on, Douchebag, you let it slip right through your fingers. Try again. A, uda się, uda się, uda się, uda się! Jestem świetny po prostu, więc... Milordzie, jestem po prostu zbyt dobry na nich. If the carrier ravens are correct, the bard is hiding out at the inn of the giggling donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the oven forest. Let us find the bard and bring him to justice! Make haste to the giggling donkey! Idziemy po patyk w gównie. Dobra, może przydałoby się nam... Nowa broń by się może przydała, jakaś taka super zajebista, ale nie mogę kupić, bo przecież i tak jestem jeszcze za niski poziomowo. Ale ten ma dobry atak, gromiąca pałka, przepraszam, dobra. Kupimy. Żydowska la... Ej, tylko nie mówcie mi, że kupiłem coś, co jest mi niepotrzebne. Fuck! Dobra, sprzeda... Gromiąca pałka, w formie pały. Tylko nie mówcie mi, że... Dobra, nieważne, piłka za ozbijaka, dobra, to możemy sprzedać. Gromiący kij Bilego, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać. Dobra. Ze sprzętu. O, jest w końcu, będziemy mieli jakiś hełm. Hełm KKK. Pytaj o pancerz prawdziwy, jest! Nareszcie! Hełm KKK. Kuk, kluk, sklan? Tak troszkę mi się kojarzy. Dobra. Lans. Dla lansu możemy sobie coś jeszcze zrobić? Nie, no nie ma nic dla lansu. Strapony to nie. Dobra. Niech będzie. Użyjmy więc naszego nowego ekwipunku i... Użyjmy hełmu. Z miotłą na ryju. Bardzo mi się to podoba. Ustawmy sobie może jeszcze... Ulepszymy sobie naszą kochaną zdolność. Może by przydało się w końcu piorun odblokować. Dobra, ekwipunek dalej. W ekwipunku jeszcze musimy sobie zmienić na zbroję. Pancerz, jestem już zajebisty. Jestem świetny, mam 13 obrony. Jestem magiem, mam w ręku miecz. Czuję się zajebiście, po prostu. Czuję się zajebiście. Jest tutaj. Czy to jest czyjś dom? Paladin, are you sure the bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven, Butters! Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag, let's go inside. Okay. Stay close. Fajnie się zapowiada. The inn of the giggling donkey harbors the scum of Alzaron. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale.
A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the bard lately? Zaczyna się? Czyżby będzie przyjęła bijatyka zaraz? Ale się cieszę! A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Do boju. Zniszczmy ich. Odzyskajmy nasz patyk z gówna. Co tu się dzieje? Patrzcie, on tak naprawdę chciał tu wejść, bo się boi. Czy się da coś trafić? Niezbyt. Znajdź barda Filc. Nie wiem, czy to coś da, że tutaj coś rozwalę. Nie, naprawdę coś tutaj da, ale tutaj chyba raczej nic nie da zrobić. Piłka! To jest piłka z Luciusza! Jasne. Ej, tu się widzę. Tam jest latarka. Może da się ją włączyć jakoś. A, bo ona już jest włączona. Porozwalajmy parę. To twoja wina! Odłamek składu dostałem, świetnie. Zimny przydatny jak nigdy. Dobra, przejdźmy tutaj. A, to on cały czas gra. Siema, Bart. Nie! Tylko nie on! Oh, Jesus, it's the bard! Przecież to jest oczywiste, kto to jest. To jest Jimmy? Elves, fall in! O nie, to znowu zaczyna się bitwa. Cartman, nie! I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. Mam to pominąć, czy nie? Okej, pominęliśmy to nasze się. Czujesz, żebyśmy tego nie przeszli zbytnio. Okej, come on, come on! There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Okej. Wszyscy są gotowi. Ale... nie... O, jest sobiutki przeciwko temu, więc... Zniszczyłem go. Czas na moc baterca. Myślę, że powinniśmy się pozbyć ciągle. I tutaj! Piękny cios! O nie, nie za dobry. Wkurzyłem go chyba. Ale... Piękne! Piękny się obronię przed jego ciosami. Oj, chyba cię spaliło. I... obrona! Oj, troszkę Cartman dostał po dupci, no ale... Denerwujący strasznie, Bart. Użyjmy magii. Nie mam pipy? Za mało pipy? Nie, many nie mam za dużo. Jak się man odzyskuje? Muszę się napić czegoś. Mikstura leczenia, mikstura leczenia, mikstura many użyj. Na mnie oczywiście. I użyjmy smoczego pierdu. Smoczy pierd, smoczy pierd. O cholera, nie mam many. Teraz za mało many mam, no ale dobra. Wykorzystajmy pipę na ten czas. Pięknie dostał. Jak zwykle zdolność baterca, oczywiście baterz jest za sobą pipą na to, więc użyjemy młota. Zawsze jeszcze troszkę? A, dostał w każdym razie. Nie, tylko nie krawienie. O nie, ja dostałem jeszcze, to jest nie fair. Ja to śpiewa z playbacku na pewno. Może w końcu mogę użyć mojego pierda, no nie mogę naprawdę. Trudno. Użyjemy różki C czarodziejskiej na nim. Naciśniemy A czy Y. A może jednak pierdniemy, ja jednak chcę pierdnać. Wow! Podniosłem się na moim własnym pierdzie.
I zaraz nie wiadomo, co z nim dalej będzie. Ej. Właśnie nam ucieka kaleka. Wiecie panowie, wy potraficie biegać, macie nogi zdrowe, a on niezbyt. To nie jest pijek prawdy, tylko patyk głównie. Tak, naprawdę myślicie, że nie pokonacie? A masz. Tutaj musi być fajnego. Coś dzięki czemu mogę ich zabić za jednym razem. Może będą się bali tego. Nie chcę się z nimi walczyć. Mogę się z nimi jeszcze pobawić przecież. No ale zabierzmy to sam zabrać. Bardzo mnie się to podoba, co tam się dzieje. Na przykład podoba mi się to. Podoba mi się to, że tam jest woda i można jej jakoś użyć na pewno. Tylko jakby ich tam przerzucić? Dysponujesz teraz więcej niż jednym pierdem, dlatego przytrzymaj RB i wybierz Ej! Wybierz próg oczar i naciśnij RB, dopóki nie zostanie wybrane. Próg oczar. Tu na górze? Gdzie? Kto na górze? Ktoś mnie wołał? Naprawdę? Dobra. Ej, naprawdę ktoś mnie wołał. Gdzieś tam mnie ktoś wołał. A, tam jest! Cześć! O, i tak przez przypadek coś spadło. Ty idioto, tępy! Ja chciałem ich tam zrzucić. No trudno. Użyjmy teraz smoczego pierdu jeszcze raz. Próg oczaru znaczy się. O! Proszę bardzo, minęliśmy ich, nie musimy z nimi walczyć przynajmniej. Jak się robi o command? Zapomniałem naprawdę się... O, jest, rozkaz skuplowi, sorry, zapomniałem. Yes, sir. Yeah, there you go, buddy. Thank you, no, we locked in. My wound is healed. We should be stuck. Can you get us upstairs? I think they locked us out. Nothing a level 12 thief can't take care. Come on, let's get out of here. O, jak miło, że nam otworzyłeś drzwi. Cieszę się z tego powodu bardzo. Niezmiernie. Szczególnie, że ten kurczak ma trzy pary cysków. Chodźmy. Someone help! That came from the kitchen. What? That just be silly. Come on, dobra, zmieńmy na strzał. A nie, gruba sumiera. Dobra, no. Nie mamy... Przydałoby się. Dobra, bijemy w nich. Zaczynamy bitwę. O Cartmana. Tak są wszyscy troszkę... Wszystkich troszkę tak uwaliłem. Więc daje nam to naprawdę dużo. Ciekawe, czy jak użyję na nim tego ognia, a później użyję na nim pierdu, czy nagle nie spalę tego za nim. Zaraz to sprawdzimy. Teraz mod Battersa. Na nim. Piękny, idealny. Dobra. Użyjmy magii. Cholera jasna, nie mam teraz mojego smoczego pierdu. No trudno, użyjmy magii na innym. Teraz na tym. Dobra, już jest martwy. Ej, dwóch na raz zabijem, jestem świetny! Wiem to, nie? Ha! Dobra, na nim myślę, że już spokojnie możemy się pobawić. Zwykłym toporem. Mam nadzieję, że się kamerka nie pokrzywiła zbytnio. Bo ona leży na butelce z Coca-Coli. Moim super profesjonalnym statywie. O nie! Nie odbiłem ani jednego ataku, ale i tak go zabiliśmy. Obrażenia. Niech troszkę jeszcze pocierpi, ja za ten czas troszkę tutaj pozbieram sobie rzeczy. Będzie fajnie. Ja mogę go pobić? Należy mu się. Bardzo mu się należy. Gdzieś grubasie. Jak jeszcze nie możemy cię zlutować? Ja chcę cię zlutować. Dawaj mi czapkę. Dobra, możesz już go uleczyć, pozwalam ci. His powers were too strong. The bard, he's up in one of the rooms.
Te efekty, uwielbiam jak to wszystko w tej grze jest tak ekscentryczny sposób przedstawione. Uwielbiam tą grę. Świetna, po prostu świetna. Idziemy na piętro. Chodźmy. Okej, zmienimy sobie na strzał. Czy jest tutaj coś, co moglibyśmy zrobić? Chyba ta. Dobra, jednego mamy z głowy. We should give this in a really mean online review after we're done killing everybody. Mój smoczy pier, próg oczar jest świetny po prostu. You're not getting past me. Use your magic on the front door, douchebag. Zliczmy to. Hey, open the door. You are fucking dead. Świetnie, nasi już tutaj są. Dobra, jeszcze coś, co mogłbym zrobić? Ej, mi się to podoba, tam widzę coś... Płonie! Dobra, rozwalmy to. Czemu mi taki dziwny sposób nazistowski to powiedzieli? Protect the bar! A gdzie jest reszta? Przecież tu było nas więcej przed chwilą. A jaka szkoda. No trudno. Użyjemy smoczego czaru. I pozbędziemy się go. Najpierw go. Dobrze, ostatni cios pięknie go rozwalił. Standardowo używamy zdolności Cartmana, żeby rozwalić tego typa tutaj. Idealnie. Idealnie. Dostał główkę już po nim. Opancerzenie. Pancerz czas dwa, tylko nie to. Chyba się ktoś zżygał. Ale to już jest twój koniec, tak naprawdę, synu. Troszkę dostaliśmy mocno. A cholera, nie mogę go odbić niestety. Czy mam jakąś zdolność? Niestety nie mam żadnej zdolności. A może z łuku go trafimy? Tak o. Zabawę. To był super mega strzał. A nie, przecież on jest odporny na wszystko, co ja robię. Cholera. Nie mam niestety już więcej pipy. No trudno. Będzie musi go zabić w ten sposób standardowy. Ojdź! Fiłowca czarownic, tak troszkę chce mnie chyba zabić, bo przyszedł. Nie! Zabił go. Ale ja wciąż żyję. Jestem gotowy, żeby go zabić. O, poszedł sobie, jaki gnój. Aj, pożyłem mu w dupę. Uwielbiam tą grę. Może uzdrowimy tutaj kogoś. Mikstra leczenia, many, mikstra mocy, dużo odrodzenia. Letako! Spoczuj moc tako! Teraz czas na moją zdolność, której niestety już nie posiadam. On się pali. A ja mogę pierdnąć w każdej chwili. Podoba mi się to. Pierdniemy i on zaraz zginie. Ojdź, nie tak to sobie wyobrażałem. Masz jakieś zdolności, niestety nic nie masz, leczniczy dotyk, nic kompletnie nam nie pomoże w tej momencie, Butters. Butters, przygotuj się na super strzał. Dobrze. Nie zostało mu już zbyt dużo życia. Ojdź. Podpalił mnie. Jak się mam uzdrowić? Stryleczenia duża. To jest jedna z moich trudniejszych bitew, chciałem zauważyć. Może to przez to, że on słabszy trochę ekipunek niż on. Zdolności, może trochę sobie mocy przywrócimy. Nie mogę, bo już wziąłem w tej kolejce. Aby zdykować, dobra, co wybieramy? Dobra, zrobimy zwykły mały atak, może on jest... No troszkę nie wyszło mi tak, jak ja chciałem, żeby to mi wyszło. Zbadaj, może zmienimy sobie towarzysza, co wy na to? Jak się zmieniał towarzysza? Haha, musiał być sobą, żeby zmienić towarzysza. Dobra, spróbujemy jeszcze raz go zniszczyć moim X-em. Piękny cios. Wstać mu to w dupę. Udało się. Przecież tym jednym ciosem mało zrobię. Ale... Może zdolności mi przywrócę? Tak, przywrócę sobie zdolności poprzez miksturę many. Miksturę mocy prędzej. Bo... Nie działa na niego tamto, co ma działać, więc lecimy go, podpalimy jeszcze raz. To na niego nic nie działa po prostu. Mam nadzieję, że mi się nie rozładuje pad podczas grania. Wtedy byłoby naprawdę
niezabawnie. Bum! Dostał. Umieraj. Tylko jest zaklęcie. Nie ma innej możliwości, jak tylko użyć X-a. Dobrze, już prawie jest martwy. Jest! Ostateczny cios zniszczył. Jest król? My idziemy na górę, pozbyć się barda. Ale zrobimy to dopiero w następnym odcinku, gdyż już gramy jakiś czas. Wow! Do zobaczenia kolejnym razem gra dla was oczywiście Disneysowski. Do zobaczenia w kolejnym odcinku South Park The Stick of Truth. Patryk głównie. Pytajcie o lajkach. Ciao!